druga część magazynu sportowego. Zmieniamy piłki, odkładamy piłkę do piłki nożnej, bierzemy tę piłkę do siatkówki, na koniec weźmiemy też piłkę do tenisa. Z nami jest Joanna Kaczor, brązowa medalistka Mistrzostw Europy z 2009 roku. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dzień dobry, bardzo witam. I od tego czasu czekamy na medal naszych dziewczyn. Doczekamy się w tym roku? No bardzo byśmy chcieli doczekać się tego medalu, ale ta droga naprawdę jest trudna, bo akurat przed nami ta droga z Turczynkami. Więc no, troszeczkę skomplikowaliśmy sobie tą porażką z Bułgarią, tą drogę ewentualnie do półfinału i dalej do medalu. Ale pominęliśmy 1/8, także pani Anna, to już pani już widzi już nasze, już w ćwierćfinale, w 1/4, tak? Tak, jak najbardziej. Oczywiście Ukrainki to jest zespół zdecydowanie w naszym zasięgu i powiem szczerze, że byłabym zdziwiona, gdyby się nam ta noga poodminęła. Co to za przeciwnik ta Ukraina? Powiedzmy o niej w takim razie, jak już zaczęliśmy. Ukraina to tak naprawdę zespół, który wygrał według oczekiwań te spotkania z niżej notowanymi zespołami, takimi jak Finlandia, Szwecja czy Rumunia. Natomiast no, nie zagroził tutaj ani Holandii, ani Turcji, więc zespół tak naprawdę grający pod Olesię Rydliuk, dziewczynkę, którą znamy z międzynarodowych parkietów, ale myślę, że patrząc na to, jaką siłą ognia dysponujemy, przede wszystkim w postaci Magdy Stysiak, to powinniśmy sobie poradzić w tym spotkaniu. A propos Magdy Stysiak i Malwiny Smarzek, bo mamy tutaj najmocniej obsadzoną pozycję, czyli atakującej, no ale trochę z Bułgarią nie zagrało. 4 mecze zagrało, 1 mecz nie udał się. To ten słabszy moment? Jak w każdym turnieju? No właśnie, często mówimy, że w każdym turnieju jest taki jeden słabszy mecz i no nie można powiedzieć, że zagraliśmy słabiej, bo tak patrząc w statystyki, to wydaje się, że na równym poziomie zagraliśmy, ale zabrakło troszeczkę właśnie efektywności w ataku i tych kilku lepszych punktów kończących piłek od Magdy Stysiak. Wiem doskonale, że Magda jest takim ogromnym walczakiem i o ile ten mecz z Bułgarią tylko decydował o tym, które miejsce zajmiemy w grupie, no to teraz już wchodzimy w tę fazę pucharową i tutaj na pewno Magda nie pozwoli na to, żeby drugi taki słabszy mecz jej się zdarzył. Ja mam takie pytanie, bo jeszcze dwa lata temu Magda grała na przyjęciu. Okej, okay, no nie była asem przyjęcia, ale swojej strefy pilnowała. Natomiast Malwina Smarzek była na ataku. Mieliśmy dwie armaty, można powiedzieć spokojnie, na dwóch skrzydłach. Teraz Magda została przesunięta. Rozumiem, że tak gra w klubie, bo taki ma też potencjał. Ma 2 metry i już nie da się tego w ten sposób pogodzić tego ognia z wodą, żeby i Magda, i Malwina grały w 1/6. To znaczy widząc podczas Ligi Narodów różne zestawienia, bo przecież trener Nawrocki właśnie wykorzystywał te opcje z dwiema atakującymi na boisku, no nie wyglądało to najlepiej. W związku z czym została podjęta decyzja, żeby jednak pójść tą drogą, gdzie tylko jedna z tych zawodniczek jest na boisku. Oczywiście to jest też związane z tym, że gdzieś tam Malwina Smarzek miała problemy z kolanem, nie do końca była w pełni dostępna i gotowa do grania właśnie podczas Ligi Narodów. No i okazało się, że to zestawienie, tak kolokwialnie mówiąc, po prostu lepiej żre. Jest też w tej chwili Martyna Łukasik, która akurat podczas tego turnieju walczy o tą dobrą dyspozycję. Ja myślę, że ta przyjdzie, bo ona też podczas Ligi Narodów i też w ostatnich meczach Tauron Ligi pokazywała, że też jest dosyć mocną siłą ofensywną. Teraz widzimy w tym meczu z Bułgarkami lepiej zagrała w przyjęciu, ale jeszcze cały czas pożądamy, żeby ta zawodniczka też była tą, która będzie ofensywną, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów. No więc ktoś musi tutaj na pewno Magdzie bardzo pomóc. No i myślę, że optymalnie tutaj już na pewno trener Nawrocki nie będzie powracał do tego zestawienia, gdzie to i Magda, i Malwina były podczas gry na boisku jednocześnie. Bo rozumiem, że chodzi przede wszystkim o to, że podstawą gry także dla Magdy jest to, żeby było przyjęcie odpowiednie, a z Malwiną i Magdą na boisku tego przyjęcia dobrego, wystarczająco dobrego nie było. No, nie było ono, mówię, na takim wybitnym poziomie. Magda zresztą cały czas podkreśla, że ona lubi grać na przyjęciu, ale to jest bardzo trudna sytuacja, kiedy przez cały rok zupełnie nie gra się na tej pozycji przyjmującej. Wiadomo, staje się tym celem numer jeden, jeżeli chodzi o wybór zagrywki przeciwnika. No więc o ile
Ukrainki jeszcze na tyle nie dysponują silną zagrywką jak Turczynki, no to w momencie, kiedy staniemy przeciwko takiej Kara Kurt czy Edzie Erdem i one będą zagrywać bardzo agresywnie, no wtedy to zadanie, gdyby Magda miała zagrać na przyjęciu, byłoby naprawdę wyjątkowo trudne. Najbardziej przed turniejem baliśmy się o rozgrywające. Bo nie pojechała Joanna Wołosz, czyli nasza, no, jedna z najlepszych na świecie rozgrywających. Zostały Julia Twardowska i Katarzyna Wenerska. A ja mam wrażenie po tych kilku meczach, że to nie trzeba było się aż tak obawiać tego rozegrania. Że jest naprawdę całkiem nieźle. Została Julia Nowicka oczywiście, bo Julia Twardowska... Oczywiście, Julia Nowicka, przepraszam. No tak, Kasia Wenerska pokazała podczas Ligi Narodów właśnie, że jest tą siatkarką, która ma duże doświadczenie i może jeszcze nie na tym międzynarodowym poziomie, to na pewno jest gotowa do tego, żeby prowadzić zespół. No i potwierdza to też w tym turnieju. Tutaj pomagają na pewno dobre przyjęcia od Zuzi Góreckiej, która poza tym pierwszym spotkaniem to tutaj już gra na bardzo równym poziomie. Do tego świetnie nasze libero się prezentują w tym turnieju, więc to zadanie na rozegraniu jest troszeczkę łatwiejsze. No i wielkie brawa tutaj dla Kasi Wenerskiej, bo ona, tak jak powiedziałam, tego doświadczenia na lidze, na arenie międzynarodowej nie ma takiego dużego, ale za to te ileś przegranych i rozegranych meczów na boiskach ligowych na pewno procentuje też w reprezentacji. To już tak łagodnie przeszliśmy do tej fazy jednej, do ćwierćfinałów, 1/4, także i Turczynki mają łatwego przeciwnika, my też powinniśmy sobie poradzić. Czy jest jakaś teraz gotowa recepta na Turczynki? Na Turczynki recepta jest jedna. W zasadzie trzeba grać na dobrej skuteczności, ryzykować w zagrywce i przede wszystkim przejmować lepiej niż dotychczas, bo to będzie pozwalało Kasi Wenerskiej na może uruchomienie więcej środka i troszkę kombinacyjnej. Ale my chyba w fazie grupowej nie natrafiliśmy na jakiś taki opór, może teraz z Bułgarkami na tyle, żeby tak sprawdzić się, czy jesteśmy w stanie. No właśnie, ta nasza grupa była o tyle dla nas dobra, że te mecze były raz, że fajnie ustawione, bo na początku mieliśmy te Niemki w momencie, kiedy przystępowaliśmy do turnieju z takim dużym ładunkiem energetycznym, z taką dużą chęcią pokazania się w tym turnieju. Ale też nie wiedzą, na co stać, tak? Dokładnie. I on tutaj też nam pokazał, że no jesteśmy w stanie nawiązać walkę z tymi zespołami właśnie takimi jak Niemki, jak Bułgarki, jak może Holenderki, Belgijki. Natomiast wiemy, że no te Turczynki, Serbki, Rosjanki ostatnio pokazują, że to są zespoły, które są naprawdę tutaj bardzo dobrze dysponowane i myślę, że one będą w kręgu tych, które będą walczyć o medale. Turczynki, dodam, w 5 spotkaniach fazy grupowej przegrały zaledwie 1 seta. Grały 5 spotkań spokojnie. No nie miały też jakiejś wyjątkowo silnej grupy. To Holandia to był jedyny zespół mocniej liczący się. Czy można coś o nich powiedzieć w przekroju tego turnieju? Czy to tak naprawdę była taka rozgrzewka, przetarcie i teraz dopiero tak naprawdę ćwierćfinał to będzie pierwszy poważny mecz dla Turcji? Mam nadzieję, że poważny. No myślę, że Turczynki trzeba przypomnieć oczywiście, że one przed kilkoma tygodniami przecież prezentowały się na boiskach w Tokio podczas Igrzysk Olimpijskich. Tam oczywiście duży zawód, bo odpadły no, troszkę wcześniej niż by chciały, bo marzył im się oczywiście półfinał olimpijski. Tutaj trzeba pamiętać, że ze zmiennym szczęściem też grywa Ebrar Kara Kurt. Ona oczywiście wymienia się z Miriam Boss, która tutaj akurat w tym turnieju też bardzo dobrze gra. No i oczywiście te środki, które zawsze są ogromnym zagrożeniem w drużynie Turcji, to Eda Erdem i Zera Kinesz. To są te dwie siatkarki, które zaraz po atakującej dostają najwięcej piłek. Czy próbuje nam pani powiedzieć, że to jest drużyna nierówna i że to jest nasza szansa? To jest na pewno drużyna, która ma pewne jeszcze rezerwy, jeżeli chodzi o pozycję przyjęcia i tutaj na pewno trzeba będzie wykorzystać te opcje. No i jak najszybciej. Czyli tłuc zagrywką bardzo mocno i oby wpadała. Jak najbardziej. A wiemy, że taką też mamy, bo przecież i Zuzia Efimienko-Młotkowska często przebywa w polu serwisowym i Kasia Wenerska i też zagrywka w wyskoku Magdy Stysiak. A myśli pani, że Turczynki bardziej są podłamane tym występem olimpijskim, czy wręcz przeciwnie, taką pałają, rządzą zemsty i pokazania, że są lepsze niż to, co pokazały w Tokio? Trochę taka paralela do naszej męskiej drużyny siatkówki.
No, one raczej są taką drużyną, która nigdy nie odpuszcza, tym bardziej, że no, my też mamy pewne rachunki do wyrównania z Turczynkami, bo przecież pamiętamy, że to z nimi graliśmy przed 2 laty w półfinale i one nam ten półfinał zamknęły, więc myślę, że to jeżeli faktycznie tak przejdziemy, my ten 1/8, Turczynki przejdą 1/8 bardzo szybciutko i lekko, no to będzie to bardzo ciekawe spotkanie, myślę, że jedno z ciekawszych, jeżeli chodzi o te ćwierćfinały. A czy z którejś z tych spotkań grupowych jest jakaś drużyna, która na tyle się pokazała, że ona już tutaj medal no, w zasięgu ma? Czy jest kilka drużyn? No myślę, że Serbki są taką drużyną. Myślę, że Włoszki są drużyną, która też ma sporo do udowodnienia po Igrzyskach Olimpijskich. No i na pewno jedną z ciekawszych jest ta młoda drużyna Rosjanek, gdzie nie ma Gonczarowej, gdzie nie ma Woronkowej. Natomiast są te 18-19-latki, które tutaj podbijają ten siatkarski świat w tym sezonie. No, ale na razie w Mistrzostwach Europy akurat Rosjanki grają w kratkę, bo wygrały 3 mecze, przegrały 2. I to czyli młodość ma to do siebie. Tak, to właśnie taka juniorska siatkówka trochę chyba wychodzi w tych Mistrzostwach Europy. No to jest właśnie to doświadczenie, które one zbierają podczas takiego dużego turnieju, aczkolwiek ja bym ich jeszcze nie skreślała, bo zarówno Kadoczkina, jak i Fedorowcewa to są wielkie odkrycia, to są siatkarki, które na pewno przez lata będziemy jeszcze oglądać na tych najlepszych parkietach. A no, gdzie są Polki w tym układzie? Ja wiem, że mamy mecz z Turcją i to będzie decydujący mecz o tym, czy powiemy, że Polki odniosły sukces, czy że tego sukcesu nie było. Ale jak... patrzeć troszeczkę na Ligę Narodów, tak? Nie, właśnie patrzę w tej chwili, bo Liga Narodów no, nie wyszła Polkom za bardzo, ale Mistrzostwa Europy to była impreza docelowa. Jak patrzymy na ten sposób gry Polek w porównaniu do tych faworytek, to gdzie się plasuje Polska? Poniżej tych faworytek? Gdzieś na tym samym poziomie? Myślę, że na pewno poza naszym zasięgiem na ten moment są Serbki. A tak naprawdę z każdą pozostałą drużyną możemy powalczyć, więc ten ćwierćfinał, półfinał to będzie na pewno już taki papierek. Wlewa pani nadzieję w nasze serca. Gdzie jesteśmy w Europie, bo myślę, że jeżeli ta dyspozycja nasza będzie rosła, tak jak z meczu na mecz w tej fazie grupowej, no to wszystko tu się jeszcze może wydarzyć. Zresztą dodajmy, ta faza pucharowa też charakteryzuje się tym, że tu dyspozycja dnia też będzie miała duże znaczenie. Dyspozycja dnia. A to w kobiecej siatkówce często pada to określenie. Czyli czekamy na dyspozycję dnia Polek w meczu z Turczynkami, bo rozumiem, że Ukrainę... No... Oczywiście, to znowu dyspozycja dnia. To będzie trudne spotkanie, oczywiście, bo Ukraińcy można, też właśnie... będą chciały powalczyć o dobry wynik, ale myślę, że jesteśmy lepszą drużyną niż Ukrainki i powinniśmy sobie tutaj poradzić. One będą chciały nas zaskoczyć, będą chciały mocno zagrywać, będą chciały zastopować Magdę Stysiak, ale jeżeli ona tylko będzie grała na tym swoim równym poziomie, to tutaj ja jestem spokojna o to spotkanie. Jacek Nawrocki właśnie to takie myślenie przekazał w swoich wypowiedziach trener naszej reprezentacji, mówiąc, że nie zastanawia się nad Turcją w tej chwili wcale, interesuje go najbliższy mecz. I tak też do tego trzeba... My jako kibice możemy sobie wybiec dalej, ale on i siatkarki... tego robić nie mogą. To byłby najgorszy błąd, jaki mogłyby popełnić. No tak, to jest takie zasadnicze podejście trenera Nawrockiego i w zasadzie każdego ze szkolenia, w którym jesteśmy na turnieju. Nie ma co wybiegać do tego, co będzie za chwilę, jeżeli mamy jeszcze jedną przeszkodę po drodze, tak? No to jest naturalne podejście, ale na pewno gdzieś tam z tyłu głowy trenera Nawrockiego też już siedzą Turczynki i też już się zastanawia, czym można by je zaskoczyć. Tyle chyba mamy, jeśli chodzi o pytania. To jeszcze zadam ostatnie pytanie o polskich siatkarzy, bo za chwilę zaczynają się Mistrzostwa Europy Siatkarzy. My jesteśmy trochę w sytuacji takiej jak Turcja. No, nie udał nam się ten turniej olimpijski. Wielkie rozczarowanie. Ci sami siatkarze praktycznie zagrają teraz w Mistrzostwach Europy. Myślisz, nie wiem, rozmawiasz z nimi, czujesz taką wielką motywację, żeby pokazać, że my nie jesteśmy tacy słabi jak te Igrzyska Olimpijskie, czy też troszeczkę jednak jest takie załamanie, no bo jednak główny cel kariery nawet wielu tych zawodników nie został osiągnięty. No przygotowując się do kolejnej imprezy, tutaj już nie ma co rozmyślać o tym, co było. Tutaj nie mamy żadnego wpływu na to, historii nie zmienimy, zdarzyło się... Ale sportowiec się... chyba chce tak, żeby właśnie porażkę, żeby szybko przekuć i mamy kolejną wielką imprezę. No właśnie, mamy kolejną imprezę, trzeba się skupić na tym, co przed nami, bo przecież dawno nie mieliśmy złotego medalu na Mistrzostwach Europy
zdobytych przez męską reprezentację, więc na pewno tutaj znając chłopaków wiem, że będą chcieli wyjść na boisko i pokazać się, że już nie pamiętają o tych igrzyskach, a skupiają się na tym, co przed nimi. No to najpierw medal dla naszych dziewczyn, a potem medal dla naszych chłopaków. Tego sobie oczywiście życzymy. Bardzo dziękuję. Joanna Kaczor, dziękuję brązowa bardzo. Medalistka Mistrzostw Europy z 2009 roku. Dobrego dnia życzymy. Tak jest. Wzajemnie, pozdrawiam.